So I have a question about Indian pickles, because in the autobiography of Bhaktivinoda Thakur, he mentioned that before he became like serious sadaka, he was sometimes taking some pickles from different regions of India, and he was saying that after eating them he felt really, really sick. So are pickles rajo or tamoguna? Pickles are rajoguna. Pytanie było o biografię Bhaktivinoda Thakura, XIX-wiecznego mistrza, który mówił, że zanim zaczął praktykować, spożywał pikle, to jest taka forma marynaty z Indii, z różnych regionów, i potem był chory, i pytanie jest, czy te pikle to jest, jaka to jest guna, więc odpowiedź, że to jest rajoguna. Among pickles also some goodness there. Ponieważ tam między nimi również jest trochę sattwy. Which has no such like chili. Te, które nie mają tak dużo chili w sobie. More salty. Które są, nie są, niektóre są zbyt słone. And sweet. Niektóre są słodkie. Like amalaki. Amala. Taki rodzaj amalaki. Amala. Amala. That is goodness. Nie, one są w sattwie. But if you put there more chili. Then... Ale jak dodasz tam chili, to... So pickle are not all are. But everything is mixed. Yeah. Wszystko jest pomieszane oczywiście. Spices also same. Ponieważ przyprawy również są różne. And in your ashram, do you offer pickles to the deities? We don't offer pickles. Not never. Even though those sattva ones. No, because actually pickle they. When the mango come. Kiedy mango dorasta, this is seasonal fruit. To jest owoc sezonowy. Now they are keeping in fridge. Teraz trzymają w lodówce. Before was no fridge. Przedtem nie było lodówki. So after some time they will lose. Po pewnym czasie one znikają. So they, before they take, zanim je zbiorą, raw fruit, są dojrzałe. And they cut this. It's now. And they keep with salt and oil like this. Well, which season they don't get vegetable, they eat this. Wtedy, kiedy nie ma warzyw, oni jedzą. This was the custom. Taki był zwyczaj. They keep with store, they, every house. Trzymali to w all domu. Women, mother, they are all, they do this. Robiły to w ten sposób. If you have no any vegetable, anything, jak nie masz innych warzyw, nic take innego, some pickle and eat. Zjedz trochę pikli i masz jakieś warzywa. So here also they keep like yes. This. Yeah, yeah. Some they make out of cabbage. Cabbage and cucumbers. Cucumbers. Sour. Yes. What did they say in Italy? What they say is very sour, they keep many, it's too acidy, you know. But you mean cucumbers or something else? This cucumber also they keep with this acidity more in meat. They put in salad. Oh, yeah. Mix with the salad. Tak, to spełnia tą samą funkcję, które u nas kiszone ogórki albo kiszone. They say this some, they also buy from market. Możesz kupić w sklepie oczywiście. In Poland the most popular are cucumbers, from German sauerkraut. And they are very sour ones. And also sometimes with vinegar. And you all also, vinegar. They put in salad. Cornichon. In Poland they are called cornichon. That's from French because, language. Because in India, India, it is hot climate. Jest gorąco. So you cannot keep this without oil. Nie możesz przechowywać tego bez oleju. Because oil will protect. Bo bez oleju to przyjmuje, że w świeżości. It's vinegar will finish in India. Jakbyś dodał tego octu, to wszystko by się zepsuło jeszcze szybciej. Ja robiłem kiedyś w Indiach ogórki kiszone na polski sposób. Here, if you eat something, jeżeli coś jesz, you also feel
healthy and strong. In India, if you eat and drink, immediately will go. This is all sweating, and you become more tired. No, actually strong. Nie daje to ta sama żywność, nie daje siły. Ale tutaj jest jeszcze ta sama rzecz. You feel always energetic. Będziesz czuł się pełny energii. You always fail, you see it there. Gdzieś siedział pod wentylatorem. Here, cool climate. A w zimnym klimacie? You are always moving, you know. Musisz się zawsze ruszać. Everybody they do more exercise. Ludzie więcej sportu uprawiają. Because the nature is passionate. Ponieważ natura jest bardziej w pasji, bardziej w wrażliwości. Okay. Something is this beautiful creation of Krishna. No tak, to wszystko jest tak wspaniale stworzone. Many different nature. Są różne rodzaje przyrody. The opulence. Różne bogactwa. I have a question. You talk about different foods. Mówiłeś o różnych rodzajach jedzenia. Are different digested in India or Poland? Różne rodzaje trawienia w Indiach czy w Polsce? What if you take Ayurvedic herbs? Do they work differently in Poland than in India? Czy leki ajurwedyjskie działają inaczej w Polsce niż w Indiach zatem? Like ashwagandha. Ashwagandha, for instance. Na przykład ashwagandha. Yes, according to the climate, the tree also plants also grow. Zgodnie tak, ponieważ zgodnie z innym klimatem inne rośliny również rosną. And that will also help to them. I one dają inny efekt zdrowotny. And according to the body constitution. I jeszcze musimy wziąć pod uwagę konstytucję ciała. It will work. I one wtedy będą działać. Maybe you have to take a high dose. Może musisz wziąć, będziesz musiał wziąć większą dawkę. Take more. For example, na przykład, if here everybody they drink wine and all this, no? Jeżeli tutaj na przykład każdy pije wino, piwo. They drink 2 liter, 3 liter one day. Jeżeli pije 2-3 litry w jeden dzień nawet, na przykład. I say, they make a beer festival. My robią festiwal piwa. Oktoberfest piją po 2-3 litry dziennie. So this is because of cold climate. Ponieważ to jest zimny klimat. They drink. Oni to mogą pić. This is custom here. Taki jest tutaj zwyczaj. But if they drink in India. Jeżeli by to wypili w Indiach. You will see if they drink some. Byliby troszeczkę już byli byliby pijani natychmiast. Because this is different climate. Ponieważ jest inny klimat i nie możesz takiej dawki tolerować. So here. Więc tutaj. They take more grade concentrate. Więc może trzeba wziąć większą dawkę, bardziej skoncentrowaną. Body is different. Ale ciało jest inne. Blood is different. Krew jest inna. So the same Ayurvedic medicine. Więc tak samo jest medycyną ajurwedyjską. Take more dose. Więc trzeba przyjąć większą dawkę. According the disease. Odnośnie trzeba to wziąć pod uwagę. Chronic disease. Czy to jest choroba jakaś chroniczna? Are new. So it is. From experienced doctor. Jaki doświadczony lekarz jest w stanie to ocenić? Should take this. Może ci to zalecić. Ayurvedic is natural. Ayurveda jest naturalną medycyną. And Ayurvedic always go to stomach. I ona zawsze działa na żołądek. Allopathic and the homeopathic. Allopatyczna i homeopatyczna medycyna. It go to direct blood. Ona idzie bezpośrednio, działa bezpośrednio na krew. And injection, they put in. I poprzez zastrzyk. Go direct blood. Udaje się bezpośrednio do krwi. But Ayurvedic go to stomach. Ayurvedyjska idzie do żołądka. And it will bring the whole system to change. I powoduje, że cały system, cała równowaga systemu zmienia się.
I sięga jakby źródła przyczyny. But problem is, ale problemem jest, it will take time. Że to zajmuje czas. You have to be patient. Musisz być cierpliwy. And change your diet. I musisz zmienić swoją dietę. In Ayurvedic, Ayurveda always give importance to mówi, że your diet. Musisz, że ważna jest dieta. If you don't follow diet, jeśli nie podążasz dietą, maybe this medicine will not work. Może ta medycyna nie, ta lekarstwo nie będzie działać. Ale i homeopathy. Tak jak homeopatyczne. Somebody drinking alcohol. Ale homeopatyczne. No homeopathy will work. A jak, jeżeli ktoś pije alkohol i zażywa leki homeopatyczne, to też nie będzie działać. Kiedy homeopathy widzi also alcohol process. Ponieważ one, taki jest proces tego leku. They extract. Ponieważ to jest with alkoholic process. Wyciągają je poprzez proces they will alkaliczny. Give you one drop. Ja ci mam jedną kroplę. But you are drinking one liter. Ale potem wypijesz jeden liter alkoholu. What is, they will never work. To by nigdy nie będzie działać. Therefore they create these chemicals. Dlatego stworzyli te leki chemiczne. Allopatyki. Allopatyczne leki. Chemicals. I chemiczne. They have no theory. To nie jest teoria tylko. Ayurvedic have a theory. Ayurveda posiada teorię. Dhanvantari has written. Dhanvantari spisał tą teorię. Charaka has written. Charaka spisał tą teorię. Ekadiki tri gunas. Odnosi trzech gun. Goodness, passionate, ignorance. Rajas, tamas i sattva. So these three gunas, the body is working. Zgodnie z tymi trzema gunami ciało działa. The kapha. Jest kapha, pita i vata. Vata is vata, the air, to powietrze. And kapha is with water. Kapha to woda. And pita is with fire. A pita to ogień. So how it is a balance? I one są w pełnej stanie równowagi. No balance, jeśli nie ma równowagi między nimi, then become disease. Wtedy pojawia się choroba. So this is a theory there. Więc taka jest teoria za tym. And Hanuman, Hanuman, when he wrote also homeopathy, kiedy on spisywał medycynę homeopatyczną, who created homeopathy, który jest twórcą medycyny homeopatycznej, he was also a chemistry. On studiował wcześniej chemię. But he wanted to change this. Ale chciał to zmienić. So he had some theory. Więc opisał pewną teorię. Allopathy has no theory. A w allopatycznej medycynie nie ma teorii. They only see symptoms. Oni widzą jedynie symptomy. Oh, you have this. They give this. Masz ten tu cię boli. Give this antibiotic. Trzeba wziąć antybiotyk. So they become more sick another way. Może będziesz chory w gdzieś innym miejscu. Side effect. Ponieważ pojawia się jakiś efekt uboczny. So, but Ayurvedic. Ale medycyna ayurvedyjska. Best, but need to diagnosis. Everything musisz is. Musisz zrobić dobrą diagnostykę. Depend to the diagnosis. I wszystko zależy od dobrej diagnostyki. And allopathy, ayurvedic, they test themselves. I they eat. Ayurvedyjski doktor wcześniej próbuje to, co. And they write this medicine. Że on testuje to na sobie, później zapisuje tą medycynę, tą lekarstwo. But allopathic. Allopatyczny doktor. They cut the mouse. Bierze mysz, the frog, jakąś żabę, or some insect, jakieś insekty. They do like this. I so then they, after they apply to human. I potem ćwiczą to na tych różnych zwierzętach i potem dają to ludziom. It's not a proper. I to nie jest właściwy sposób. But there is one success. Ale czasem mają sukces. Surgical. Mają sukces w robieniu operacji. They gave you anesthesia. Dałem ci znieczulenie. You put bond sign. Signature. Coś, wsadzają coś do kości. Tak? If you die, no responsibility. Jak nie ma, jak umierasz, to nie biorą za to odpowiedzialność. Then take you, operation theater. Biorą cię na operację. Then they give you anesthesia. Dałem ci znieczulenie. The cut. Zniął cię na kawałki. Is that machine? So this is sometimes so they give life. I czasami to działa. They put some what is it, saline and oxygen. Wsadzają tlen do nosa. They cut this. This is like mechanical. I to jest takie bardzo mechaniczne podejście. So it is sometimes helpful.
Ale czasami to pomaga. Some good things is there also. Tam są pewne dobre rzeczy w tym. So what is... Because Ayurvedic and homeopathic in surgical, they are not so advanced. Surgical treatment. Nie jest tak inwazyjną metodą leczenia. Yeah, they are more advanced here. This, but in operation is also there in Ayurvedic. Ale operacje również są w Ayurvedzie. That is, but now the advanced in allopathy it is. I oni są trochę bardziej teraz zaawansowani w tej medycynie allopatycznej. The science there to analysis. Ponieważ robią analizę tego, co robią. But before Ayurvedic doctor, one is if they touch your pulse. Lekarz ayurwedyjski testował najpierw twój puls. They see your body. Widział twoje, oglądał twoje ciało. And they give you diagnosis. I wtedy postawił diagnozę. Now they put you this machine, that machine. A teraz dają ci to lekarstwo, tamto lekarstwo. They finish your all money. I żeby wydać wszystkie twoje pieniądze. Just to check with this photo, X-ray. Tak jest. Prześwietlenie. Sometimes they do also many mistakes. I czasami popełnią wiele błędów. But one thing in our spiritual, if your death is there, ale naszym z duchowego punktu widzenia się śmierć jest. No one can give you life. Jeżeli jesteś martwy, no to jesteś martwy, nikt ci nie może przywrócić do życia. Jeśli karma się kończy, no one can give you life. Nikt nie może cię powrócić do życia. Truth there. Taka jest prawda w tym. Okay.